W praktyce Asztanga Jogi skupiamy się na sekwencji. Każdy z nas wie, w jaki sposób jest ona zbudowana, jaka pozycja czeka nas za jakiś czas i nie sposób zapomnieć o tym, trudno jest zapomnieć o tym, nasz umysł raczej pragnie tego, co czeka nas dalej, chce to jak najszybciej osiągnąć. Natomiast praktyka nie polega na tym, aby chcieć tego, co dalej. Polega na tym, aby skupić się na wykonywanej czynności, w tym działaniu, w tej pozycji, w tej asanie, zapomnieć o tym, co dalej i przestać pragnąć. Ma być to proces, w którym w pełni doceniamy tu i teraz, akceptujemy moment w praktyce, w jakim jesteśmy, czujemy dany moment całym swoim byciem, całym swoim istnieniem i przestajemy chcieć osiągać jakiekolwiek wyniki. Nie chodzi o osiąganie, tu chodzi o bycie, akceptowanie, o towarzyszącą temu łagodność, stan spokoju i skupienia. Dzięki praktyce w tak cierpliwy i pełen spokoju sposób dzieje się magia. Dzieje się coś, co pozwala nam dotrzeć do takich rejonów w sobie, które są czyste, nieskazitelne, bo pozbawione ego, pozbawione pragnienia, pozbawione dążenia do celu. Jeżeli nasza uwaga jest pochłonięta, jeżeli jesteśmy totalnie tu i teraz, nasze osobowe ego stapia się z wykonywaną czynnością i dzięki temu zaczynamy zbliżać się do naszego najczystszego potencjału, do najczystszego miejsca w sobie, pozbawionego ego, pozbawionego pragnienia i ta praktyka dzięki temu staje się praktyką, która rozwija nas w sposób duchowy. I trudne dla nas momenty, pozycje, w których musimy zatrzymać się na dłużej, to czas, kiedy możemy się przyjrzeć głębiej sobie. Możemy zaobserwować swoje nawyki, możemy zaobserwować nasze odruchy, które może niekoniecznie ten stan rzeczy będą akceptować, ale dzięki temu możemy przepracować jakąś część siebie, jakieś nasze tendencje, samskary. W jodze mówimy o samskarach, czyli o nawykach przeniesionych z poprzednich żyć. Możemy to zmienić i sprawić, że zarówno na macie, jak i poza matą zaczynamy reagować w inny sposób. Te pozycje, niestety, najtrudniejsze, które mogą wywoływać nasz opór, to te pozycje, które uczą nas najwięcej. Pozostanie w nich, znalezienie w sobie takiej cierpliwości i łagodności, zaakceptowania tego stanu rzeczy, nauczy nas bardzo wiele o sobie. W praktyce asztangi bardzo ważna i pomocna jest osoba nauczyciela. Osoba, która pomoże nam znaleźć właściwy moment zakończenia praktyki na obecny stan rzeczy, na ten moment, na ten czas, na ten dzień i sprawi, że przestajemy ten fakt oceniać, że przestajemy pragnąć więcej, a akceptujemy, że to jest czas, w którym powinniśmy może coś przepracować, aby potem zaprocentowało to bezpieczniejszą, pełniejszą, zdrowszą dla nas praktyką. To absolutnie nie powinno odbywać się w atmosferze jakiegokolwiek oceniania, jakiegokolwiek niezadowolenia. Każdy z nas jest inny i każdy z nas jest wyjątkowy, więc w którymś momencie każdy spotka pozycję, która będzie dla niego trudna, wymagająca i która sprawi, że zatrzymać się będzie musiał na dłużej. Więc bądźcie cierpliwi, bądźcie spokojni, z taką pokorą, cierpliwością i dyscypliną, na pewno wszystko wydarzy się w swoim właściwym czasie.